Drewniane meble i instrumenty nie wyglądałyby tak pięknie i nie byłyby tak długo zdolne do użytku, gdyby ich powierzchni nie pokryto lakierem. Trudno wyobrazić sobie bez lakieru samochód czy parkiet. W procesie produkcji i montażu każdego z tych przedmiotów uczestniczy specjalista, który nakłada na drewno lub inny materiał połyskującą bądź matową powłokę. Ten specjalista to lakiernik. Marcin Zajączkowski zaczynał jako pomocnik lakiernika. Dziś jest wykwalifikowanym specjalistą. Specjalizuję się w malowaniu lakierami poliuretanowymi, akrylowymi. Artur Chyłka jest lakiernikiem od 35 lat. Lakieruje głównie żeliwo i metal. Pracowałem u prywatnego 15 lat. Trochę na własny rozrachunek. Miałem też warsztat samochodowy, co lakierowałem samochody. No i od paru ładnych lat tu już pracuję. Zawód lakiernika wykonuje także Dominik Tyrakowski. Jestem lakiernikiem samochodowym po godzinach, a tutaj, jeżeli jestem zatrudniony tutaj, to pracuję jako lakiernik meblowy. Lakiernik przygotowuje powierzchnię, nakłada powłoki lakiernicze, suszy je oraz poleruje. Marcin Zajączkowski lakieruje akrylami dna rezonansowe fortepianów i pianin po to, by drewno nie absorbowało wilgoci i żeby zapewnić mu atrakcyjny wygląd. Tymi farbami można także malować, co byśmy po prostu chcieli, co byśmy chcieli obrobić, czy to są meble, czy po prostu cokolwiek, co byśmy chcieli stworzyć z drewna. Sam proces nakładania lakierów w przypadku lakierowania drewna czy metalu jest podobny. Tym, co różni obie te czynności, jest inne przygotowanie podłoża. Przychodzi surowy element, który muszę polakierować podkładem. Kładę na to 3 warstwy, zajmuje mi to gdzieś pół godziny. Potem wszystko idzie na szlifiernię. W szlifierze to szlifują, przygotowują, wraca to do mnie. No i zaczyna się cały proces taki proces końcowy tak naprawdę, gdzie trwa on około godziny, 40 minut, w zależności od ilości elementów. W przypadku lakierowania fortepianów, od tego procesu końcowego zależy odbiór całego produktu. Ode mnie zależy to, czy to wyjdzie tak naprawdę, bo jeżeli jakiś papruch, jakaś, nie wiem, mucha, cokolwiek takiego, jakieś wtrącenie się w tym znajdzie, jak tego nie wyłapie, no to jest wszystko do poprawy. Lakiernik musi się zabezpieczać przed negatywnym oddziaływaniem oparów lakierniczych. Dlatego pracuje w masce i kombinezonie, zarówno w trakcie malowania, jak i mieszania lakierów. Tej pracy nie mogą wykonywać osoby uczulone na substancje zawarte w lakierach oraz mające problemy z drogami oddechowymi. Podstawowym narzędziem pracy lakiernika jest pistolet lakierniczy. Jeżeli potrafi się poprawnie ustawić pistolet, to naprawdę praca nie sprawia jakichś większych problemów. Oprócz wspomnianych oparów, lakiernik narażony jest na kontakt z wirującymi elementami narzędzi podczas szlifowania i polerowania. W pracy lakiernika bardziej liczą się indywidualne umiejętności. Na pewno powinien mieć dobrą rękę, która nie zadrży. Nawet jeżeli będzie mocno zestresowany i będzie nad nim wisiała presja czasu, tak? Każdy instrument po kolei wszystko musi samemu dotknąć, sprawdzić, czy jest dobrze. Praktycznie to jest praca indywidualna. Nie ma tutaj mowy o pracy zespołowej. Lakiernicy z dużym doświadczeniem podkreślają, że trudno dziś znaleźć młodych lakierników meblowych. Liczba szkół ich kształcących znacząco zmalała. Dlatego większość malujących meble to lakiernicy samochodowi. Z tego względu nauczenie się fachu lakiernika może być gwarancją zatrudnienia. Jeżeli taki zawód by się gdzieś pojawił na rynku w jakichś szkołach, to jest na pewno intratny zawód, bo tak jak mówię, na pewno jest dobrze opłacany taki zawód.
to trzeba mieć zawzięcie po prostu, no jeden polubić ten zawód i tak dalej, nie? Widzieć efekty tego, co się zrobi, no w ten sposób. No. By dobrze wykonywać pracę lakiernika, pożądane są następujące predyspozycje. Sprawność manualna, cierpliwość, dokładność, dobry wzrok, dobra koncentracja uwagi, uzdolnienia techniczne. Tytuł lakiernika można zdobyć, zdając egzamin zawodowy. Formy kształcenia. Zasadnicza szkoła zawodowa, 3 lata. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Egzaminy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy. W trakcie nauki zdobywa się jedną kwalifikację składającą się na ten zawód. Wykonywanie prac lakierniczych. Kształcenie w ramach tej kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu, pisemnej i praktycznej, umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienioną kwalifikację. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub egzamin czeladniczy. Wiele przedsiębiorstw potrzebuje lakierników w procesie produkcji swoich wyrobów. Możliwości zatrudnienia. Przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego i metalowego. Przedsiębiorstwa budowlane oraz instalacyjno-remontowe. Fabryki samochodów i innych pojazdów. Zakłady lotnicze. Stocznie. Zawody pokrewne. Blacharz. Długo przed tym, zanim zaczęto lakierować przedmioty codziennego użytku, lakieru używano do malowania paznokci. Ciekawostka. Według niektórych źródeł lakier do paznokci wynaleźli Chińczycy już ponad 3000 lat przed naszą erą. Za panowania dynastii Ming długie, zadbane paznokcie uważano za oznakę wysokiego pochodzenia. Natomiast współczesny lakier kosmetyczny powstał w 1925 roku jako produkt uboczny przemysłu samochodowego.